Cześć, witajcie w nowym vlogu o poranku i witam was z St. Julian's, a dokładniej ze Spinola Bay. Jest to jedno z bardziej rozpoznawalnych miejsc na Malcie. Dużo osób też się gdzieś tutaj w okolicach zatrzymuje. W sumie już jakiś czas tutaj nie byłam, a nawet jak byłam, to nie nagrywałam vloga. Myślę, że warto to nadrobić. Przy okazji możemy zwrócić uwagę na tradycyjne maltańskie łodzie rybackie, czyli ludzcu. A tu jeszcze więcej sieci. Tutaj natomiast kawałek łodzi. Może wejdę tam na górę i pokażę wam widok z góry. Tup, 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 tup. Można usiąść, pogapić się na zatokę. Chociaż tutaj jest zazwyczaj dosyć głośno, bo to jest taka dosyć uczęszczana ulica. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale niech będzie. Malta dopiero się budzi, więc to światło nie jest najlepsze. Mamy tutaj też sporo restauracji. Jak widzicie, one się tak ciągną tu. Po drugiej stronie również restauracje. Tam też. Tamte chyba lubię najbardziej. Pan zaczął szlifować obok, więc myślę, że poruszę się gdzieś tam dalej. Tutaj mamy też taki punkt do zdjęć z napisem miłość po angielsku i wiecie co, zawsze jak patrzę, jak ludzie sobie robią z tym zdjęcie, to zastanawiam się, jak w sumie to dobrze sfotografować, żeby to dobrze było widoczne. No bo, no nie wiem, chyba najlepiej byłoby to zrobić z wody, bo jak stanie się tam blisko, to i tak nic nie widać. Myślałam też, żeby zajść po kawę. I teraz w goście mają taki przez aplikację kalendarz adwentowy i codziennie jest jakaś promocja. Wchodzę w tę aplikację i patrzę, że dzisiaj jest promocja, że jeżeli kupić się jakąś tam świąteczną kawę, tych świątecznych jest bardzo dużo do wyboru, to dostaje się drugą taką samą gratis. No i nie wiem, co miałabym z tą drugą zrobić. Halo? Czy ktoś chce kawę? Oczywiście dźwigi muszą być, jak to inaczej. Proszę, tutaj jeden, tu na temną drugi. Idziemy. Zaskoczyło mnie, jak przejrzysta jest ta woda. O, śmieci możemy wtedy zobaczyć. Dosyć dziwnie mówić to w połowie grudnia, ale jest mi za ciepło w bluzie. Co się dzieje? Dziwny dzień. Nie wszystkie takie są stanowczo, bo ten grudzień to po prostu czasami pada, czasami to jak wiosna, ale dzisiaj to stanowczo ta wiosenna strona. Zastanawiam się, gdzie mam dzisiaj iść, bo nie mam jakiegoś większego celu. To jest po prostu spacer dla zdrowia psychicznego i takie pobycie samej ze sobą. I zastanawiam się, czy pójść o tam za te budynki do Padville, żeby pokazać wam, jak za dnia wygląda taka no na maksa imprezowa dzielnica. Czy może pójść gdzieś tam, w drugą stronę i powspominać, gdzie kiedyś chodziłam. Nie wiem. Nie wiem, więc dlaczego idę tutaj? W takim razie chyba jeszcze śpię. Może jednak te dwie kawy powinnam wypić sama. Mieszkania w St. Julian's nie należą do najtańszych, ba, należą do najdroższych, ale powiem wam, że nie chciałabym tutaj mieszkać, a za te pieniądze to tak podwójnie bym nie chciała tutaj mieszkać, no bo to jest po prostu głośno. No proszę. Ludzie tam nawet pływają. Ptak pilnuje. Wszystko na miejscu. Na Malcie dosyć ciężko i zarówno w tym roku, jak i w poprzednim poczuć mi taki świąteczny klimat. Ale z drugiej strony cieszę się, że jest tak ciepło, że nie ma takiej chlapy albo właśnie mrozu, gdzie trzeba mieć milion warstw, tylko mogę chodzić na krótki rękawek, wiadomo, nie codziennie, ale że w ogóle są takie dni, to jest super. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Myślę, że teraz podejdę jeszcze do Baluta Bay, zobaczę, co tam się zmieniło. I potem kawa? Myślę, że tak, to jest dobry plan. Zaczynam żałować, że założyłam długie spodnie. Co tu się dzieje? Baluta Bay nadal tu jest, więc mogę wracać. Ciekawostka o tego typu dźwigach. Niekoniecznie widząc właśnie coś takiego możemy sobie pomyśleć, trwa tutaj budowa. Ponieważ właśnie takimi dźwigami wciągane są na górę jakieś ciężkie przedmioty typu pralka, może bardziej urządzenia, albo nie wiem, kanapa.
normalnie stawiają tutaj tę pralkę na takim podnośniku, bo to chyba bardziej podnośnik niż dźwignia. I takie robi bi, 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 bi. I ktoś u góry to wtedy odbiera. I wyobraźcie sobie moje zdziwienie, jak kiedyś popsuła nam się pralka, tak na maksa, tak do końca, i musieliśmy kupić nową. No i pojechaliśmy do sklepu, oni powiedzieli, okej, dobra, to dostawa będzie kosztowała tyle i tyle, proszę dać nam znać, na kiedy zamówiliście dźwig. I my takie, jaki dźwig? No, żeby tę pralkę jakoś wnieść do mieszkania. I my takie, wiecie, mamy windę? I na to pan ze sklepu, no ale jak windą pralkę? No przecież potrzebny jest dźwig. No i wtedy zostało nam wyjaśnione, jak tutaj to na Malcie działa. I teraz już nie jest to dla mnie wielkim zaskoczeniem, jak kupuje się coś większego, to trzeba ogarnąć dźwig. Ponadto trzeba jeszcze ogarnąć pozwolenie na ten dźwig z, nazwijmy to, takiego urzędu, dobra, nie wiem jak to w sumie nazwać na język polski. Urząd miasta brzmi zbyt poważnie, ale to chyba urząd miasta, no bo nie spółdzielnia. Wiecie, te miasteczka tutaj są takie malutkie. O, dany, co tak trąbią? Mówiłam, że to jest głośno, prawda? Mówiłam. Bo takie dźwigi oczywiście powodują też korki. I nie wszystkim to się podoba. Powiem wam, że nienawidzę tych kubków z kosty. Tak przeciekają. No, no nie. Dobra, zdecydowałam, że pójdę w miejsce, gdzie 2 lata temu nagrywałam vlogmas. Zawsze jestem pod wrażeniem tego budynku, ile tam jest drzew na balkonach. Mają tutaj też food court, o tam. I całkiem fajne miejsce. I takie spokojne, nie jest jakoś tak mega uczęszczane. I przychodziliśmy tutaj po prostu ze znajomymi, bo wtedy każdy może wziąć jakąś inną kuchnię, na którą ma ochotę, i siadamy razem i jemy, więc chyba fajnie. Jest tutaj też sklep papierniczy, który nazywa się Papier. I nie rozumiem, dlaczego on tak się nazywa. Może ktoś z was wie, szczególnie z ludzi mieszkających na Malcie, bo chciałabym się tego dowiedzieć. Po maltańsku papier to karta. Więc to nie jest jakieś po prostu tłumaczenie. I nie wiem, co znaczy ten papier. Dlaczego? Dlaczego ten sklep się nazywa Papier? I to jeszcze jest taka sieciówka, bo w Slimie on też jest. Rozwiążcie za mnie ten problem, proszę. Dobra, wydaje mi się, że 2 lata temu nagrywałam to stąd. Zróbmy sobie teraz porównanie filmu z 2020 i z dzisiaj. Jak tak zdjęłam, czy nie? Ale dobra. Dzisiaj piję zwykłą kawę, wtedy piłam świąteczną, ale chyba panu nie wyszła. Coś, jakieś chyba coś się tam spaliło, no ale dopiję. Zawsze jak wstawię jakieś filmy, jakieś zdjęcia, urywki z takich lat przed chorobą, to dostaję komentarze typu, no zobacz, kiedyś byłaś taka zadbana, a teraz jak ty wyglądasz, mogłabyś się uczesać, mogłabyś się pomalować, schudnąć, cokolwiek, cokolwiek. I teraz pokazuję wam się z tymi wszystkimi krostami na twarzy, w tej fryzurze, nie fryzurze, i z dodatkowymi kilogramami. I wiecie co? Tak jakby widzę porównania, widzę, że kiedyś wyglądałam dużo lepiej, ale ja się teraz dużo lepiej czuję sama ze sobą. I tu nie chodzi, nie wiem, o makijaż, tylko o różne zmiany, które zaszły w mojej głowie. Bo to nie jest tak, że ja nigdy nie wrócę do malowania się, ja już nigdy się nie uczeszę i tak dalej. Zupełnie nie o to chodzi, bo ja będę się malować, jeżeli znowu zacznę wychodzić do ludzi, częściej się z nimi spotykać. A jeżeli ja teraz spędzam czas głównie w domu albo gdzieś, nie wiem, na wyjściu z córką, no to nie czuję takiej potrzeby, tak w 100% tego nie czuję i dużo lepiej czuję się właśnie nie mając niczego na twarzy, bo mi jest po prostu wygodniej. Ale to nie znaczy, że ja nigdy do tego nie wrócę, bo jeżeli będę miała ochotę się pomalować, to się po prostu pomaluję. Aktualnie nie za bardzo mam czym. Na razie moim priorytetem jest po prostu czuć się dobrze sama ze sobą. I jak patrzę na te filmy z 2020, z 2018,
to powiem wam, że teraz mam takie myślenie, że kurczę, no że byłam ładna, byłam zgrabna. A czy ja wtedy tak myślałam? Zupełnie, zupełnie nie. Ja miałam o sobie bardzo złe zdanie. Miałam multum kompleksów, ale tak naprawdę multum. Ja musiałam nałożyć na siebie pełno makijażu, żeby coś nagrać, albo czesać się, jakoś układać te włosy, one mi nie wychodziły. Ja potem na przykład nie publikowałam tych filmów, bo wstydziłam się, że mi jakiś włos odstaje. Albo na Malcie było 40 stopni, a ja musiałam mieć rozpuszczone włosy. Wiecie, dlatego, że po prostu głupio mi było się pokazać w związanych, bo mam po prostu za dużą buzię. I można się zastanowić, dlaczego? W zasadzie, dlaczego ja się tak czułam? Mam kochającego męża, wcześniej narzeczonego chłopaka. Mam fajne życie, na takim dobrym poziomie. No teraz to tam nowotwór, ale cofnijmy się do tej Magdy z kiedyś. I dlaczego ja tak się czułam? I dlaczego nastolatki albo dwudziestoparolatki nadal tak się czują, że tak jakby my na nie patrzymy i mówimy wow, tato jest piękna, a ona patrzy w lustro i mówi nie wyjdę, muszę nałożyć 5 warstw makijażu, dokleić rzęsy, zrobić jakieś tam brwi permanentne i tak dalej. I czuję się po prostu taka uwolniona od czegoś takiego, że nie mam problemu z tym, żeby wyjść bez makijażu, nie mam problemu, żeby wyjść w dresie, no w ogóle no nie mam. I podkreślę jeszcze raz na koniec, że to nie jest tak, że ja po pierwsze atakuję kogoś wybory, że ktoś chce się malować, że ktoś lubi się malować. Ja mówię tylko i wyłącznie o sobie. I też, żeby ktoś mnie wyciągał za kilka lat, że jestem hipokrytką, że tak mówię o makijażu, a potem się maluję. Bo tak jak mówię, ja pewnie wrócę do tego makijażu, jeżeli będę miała na to ochotę, jeżeli będę po prostu chciała się pomalować danego dnia. A nie, że ktoś mi powie, z taką twarzą to ty nie wychodź, ty powinnaś się malować, powinnaś się czesać tak i tak i w ogóle to idź domaluj sobie brwi, bo nie masz połowy. Teraz może się przesunę i wstawię tutaj kawałek jakiegoś vloga z grudnia 2021. Wtedy byłam jakoś pod koniec, się już skończyłam wtedy chemioterapię i no wyglądało się trochę inaczej. Jak sobie przypomnę, jak mało siły miałam, nie codziennie, żeby nie było. To nie jest tak, że ja wam mówiłam, o, dzisiaj mam dobry dzień, a tak naprawdę, wiecie, leżałam i bo. Ja wam mówiłam, jak jest, ale ile teraz mam takich dni, gdzie po prostu mam tę siłę, mam no, lepsze podejście też takie do życia, mimo tego, że to jest nawrót. Patrząc statystycznie, jestem w dużo, dużo gorszym położeniu niż wtedy na tym filmie. Jeżeli ja tak wyglądając przetrwałam te wszystkie komentarze, to naprawdę, czy ktoś myśli, że mnie ruszy jakiś komentarz oznajmiający mi, że mam tu i tam krostę? Albo że o, 2 kilo to przytyłaś, to na pewno, to widać na twarzy. No nie, to jest takie komentarze, to dla mnie po prostu podbijanie statystyk YouTube'owych, żeby ten film się lepiej wyświetlał, ale to nie jest coś, co jakoś mnie zaboli, więc możecie odpuścić. Pamiętam też, jak zgoliłam włosy i wtedy no wiele kobiet mi pisało, że mówiąc wiele mam na myśli, no minimum z kilkanaście, że a ty się dobrze czujesz ze sobą, bo tobie to pasuje, a ja to wyglądam jak jakiś wieloryb bez włosów i tak dalej, i tak dalej. Potem wchodzę na ich profil, na przykład na Instagramie i one wcale dla mnie nie wyglądają jak wieloryb. Ja uważam, że one wyglądają bardzo ładnie i że pasuje im taka fryzura. Więc zobaczcie, ile zależy od takiego postrzegania samej siebie. Ja też miałam takie okresy, kiedy właśnie byłam takim wielorybem łysym i na przykład już te włosy mi zaczynały odrastać i ani to ułożyć, ani to teraz to tam dzieje się i mogę machać, ale jak one tak odstawały po prostu jak druty i nie mogłam nic z nimi zrobić, to miałam takie, i nawet chyba vloga o tym nagrywałam, że po prostu ciężko było mi się spotykać z jakimiś ludźmi, którzy tej mojej historii nie znają i zastanawiają się, dlaczego ty tak wyglądasz, a niekoniecznie każdemu chcę raz to opisywać wszystko dokładnie, co się teraz ze mną dzieje. Dobra, trochę się rozgadałam, więc myślę, że już zakończę tego vloga, ale będę dalej nagrywać, po prostu zrobię z tego drugi film. Chciałabym jeszcze pójść do takiej droższej dzielnicy na Malcie, więc wstawię ten drugi film za kilka dni. Dzięki, pa!